porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali także pasterze, trzymając straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli, lecz anioł Boży rzekł do nich. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w nocy w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Naraz do anioła przystąpiło mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga. A my jako wspólnota Ruch Światło Życie chcemy właśnie życzyć Państwu świąt pełnych miłości, pokoju, świąt rodzinnych, aby właśnie to nowonarodzone dziecię podniosło swoją małą dłoń, błogosławiło Wam, Waszym rodzinom, bliskim, krewnym i przyjaciołom. Wszystkie ofiary właśnie zbierane właśnie podczas właśnie tego kolędowania i jutrzejszego przeznaczone są właśnie na formację dzieci i młodzieży, na wyjazdy rekolekcyjne zimowe i wakacyjne. A wraz z aniołami śpiewajmy. Moje dzieciąteczko,
Panna porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali także pasterze, trzymając straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł Boży rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w nocy w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Naraz do anioła przystąpiło mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga razem śpiewając. Rodzinach, zanieście go właśnie swoim bliskim, swoim krewnym, głoście właśnie, że Chrystus się narodził, ale nie narodził się w kolejny raz na sianie, ale narodził się w naszych sercach, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Jest pytanie tylko, czy my go przyjmiemy. I myślę właśnie, że my jako właśnie Oaza tego wam życzymy, abyście otworzyli właśnie swoje serca, swoje rodziny, domy swoich mieszkań, drzwi swoich mieszkań i wpuścili tego nowo narodzonego Chrystusa. Szczęść Boże!